Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na dzisiejszym treningu i zapraszam na kolejną porcję ćwiczeń. Jak być może się domyślacie, dzisiejszym treningiem kończymy pierwszą część cyklu spotkań w grupie Nordic Walking Razem. Także chciałbym Wam od razu gorąco podziękować za uczestnictwo, zaangażowanie, za to, że motywujecie i inspirujecie innych do uprawiania Nordic Walkingu. Bardzo Wam za to dziękuję, jesteście wspaniali. Tym samym zostały nam 2 dni do tego, żebyśmy spotkali się w Puszczy Kampinoskiej na podsumowaniu tego spotkania. Kto nie będzie mógł być z nami, na pewno będzie mógł obejrzeć relacje z tego wydarzenia. No i szczególnie dla osób, które przygotowywały się razem ze mną do wyzwania kondycyjnego, mam nadzieję, że też w najbliższą sobotę to wyzwanie kondycyjne sobie zrealizujecie. Natomiast na dzisiejszym treningu, w związku z tym, że jest to ostatni trening tego cyklu, zróbmy go sobie w sposób uspokajający i relaksujący. I zainspirowany ostatnią rozmową z Michałem Zaremskim, z którym rozmawiałem między innymi na temat tego, jak ważny w naszym życiu jest oddech, pomyślmy sobie w czasie dzisiejszego treningu o oddechu i wykonajmy kilka ćwiczeń oddechowych. Nawet teraz, w tym momencie, kiedy siedzisz i oglądasz ten filmik, pomyśl, jak oddychasz. W czasie treningu, w czasie marszu, pomyśl, jak pracują Twoje płuca, którędy powietrze wciągasz, a którędy wydychasz. I nie chodzi mi o to tutaj, żebyśmy nagle zmieniali jakieś swoje przyzwyczajenia, ale żebyśmy raz na jakiś czas wykonali ćwiczenia oddechowe, które pozwolą naszemu ciału dodatkowo się zrelaksować. Także na dzisiejszym treningu, oprócz tego, że spróbujemy po raz kolejny sprostać wyzwaniu kondycyjnemu, to też troszeczkę pooddychamy. Zapraszam. Na dzisiejszym treningu zaplanuj sobie 3 przerwy na ćwiczenia oddychające. Wykonaj na każdej z przerw 3 proste ćwiczenia, polegające na wciąganiu powietrza nosem i wypuszczaniu ustami, połączonymi z unoszeniem ramion przodem, bokiem, i ze skłonem z jednoczesnym rozciąganiem klatki piersiowej. Zwróć uwagę, ile powietrza możesz nabrać do płuc i jak dużo możesz go wypuścić. Staraj się zmieniać tempo oddychania i stopniowo wydłużać wdech i wydłużać wydech. Spróbuj również zrobić przerwę między kolejnym wdechem i zanim zaczniesz wypuszczać powietrze. Poczuj, jak rozpręża ci płuca i napełnia całe twoje ciało świeżym powietrzem. Oddychanie wykonuj powoli, w miejscu, gdzie możesz się jednocześnie zrelaksować, wsłuchać w swój oddech, słuchać w to, jak twoje ciało funkcjonuje, jak twoje płuca pracują. Skup się tylko na sobie. Ilość oddechów dostosuj indywidualnie do swoich aktualnych potrzeb. Jednak myślę, że komfortowo powinieneś się czuć, wykonując po 10 wdechów i wydechów w każdym ćwiczeniu. Moi drodzy, dzisiejsze 3 serie wyzwania kondycyjnego wykonajmy trochę wolniej i z przerwami na ćwiczenia oddechowe. Thank you.
i ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy, jak i każdy wcześniej zrealizowany wspólnie trening. Dziękuję za Wasze pozytywne komentarze, wspaniałe zdjęcia i inspirujące filmiki. Dziękuję za to, że pokazujecie, że Nordic Walkerzy to wspaniali, otwarci, energetyczni ludzie, którzy potrafią się bawić aktywnością ruchową. Pamiętajcie, siła, motywacja i inspiracja jest w nas. Cieszę się, że mogę być z Wami razem. Za to kłaniam Wam się nisko i do zobaczenia już wkrótce. Kondycyjnego to zrobili wyzwanie kondycyjne dzisiejszego treningu pojawiły.